Rozdział 15. Namiestnik, słysząc bitwę, wyczekiwał ze drżeniem jej końca, sądząc początkowo, że Chmielnicki potyka się ze wszystkimi siłami hetmanów. Ale pod wieczór stary Zachar wyprowadził go z błędu. Wieść o zdradzie Semenów pod wodzą Krzeczowskiego i wycięciu Niemców wzburzyła do głębi duszy młodego rycerza. Była bowiem zapowiedzią przyszłych zdrad, a namiestnik wiedział doskonale, że niemała część wojsk hetmańskich składa się przeważnie z kozaków. Udręczenia namiestnika wzrastały, a triumf w zaporowskim obozie dorzucał jeszcze do nich goryczy. Wszystko zapowiadało się jak najgorzej. O księciu nie było wieści, a hetmani popełnili widocznie straszliwy błąd, Gdyż zamiast ruszyć wszystką potęgą ku Kudakowi albo zresztą czekać nieprzyjaciela w warownych obozach na Ukrainie, rozdzielili siły, osłabili się dobrowolnie, dali szerokie pole wiarłomstwu i zdradzie. W obozie zaporowskim mówiono wprawdzie już poprzednio o panu Krzeczowskim i osobnym wysłaniu wojsk pod wodzą Stefana Potockiego, ale namiestnik nie dawał wiary tym wieściom. Sądził, że to są silne podjazdy, które w porę będą cofnięte, tymczasem stało się inaczej. Chmielnicki wzmocnił się przez zdradę Krzeczowskiego kilkoma tysiącami ludzi, a nad młodym Potockim zawisło straszliwe niebezpieczeństwo. Pozbawionego pomocy i zabłąkanego w pustyniach, łatwo teraz mógł Chmielnicki otoczyć i zgnieść zupełnie. W bólach od ran, w niepokoju, w czasie nocy bezsennych pocieszał się Skrzetuski tylko myślą o księciu. Gwiazda Chmielnickiego musi przecież blednąć, gdy książę podniesie się w swoich łubniach. A któż może wiedzieć, czy on już nie połączył się z Hetmany? Jakkolwiek znaczne były siły Chmielnickiego, jakkolwiek początki pochodu pomyślne, jakkolwiek szedł z nim bej a w razie niepowodzenia obiecał ruszyć w pomoc sam carz krymski. Skrzetuskiemu ani w głowie nie powstała myśl, by ta zawierucha mogła trwać długo, by jeden kozak mógł wstrząsnąć całą rzecz pospolitą i złamać groźną jej siłę. U progów Ukrainnych ta fala się rozbije, myślał namiestnik. Jakże to bowiem kończyły się wszystkie bunty kozacze? Wybuchały jak płomieni i gasły po pierwszym zetknięciu się z hetmanami. Tak było aż dotąd. Gdy z jednej strony stawało do boju gniazdo drapieżników niżowych, z drugiej potęga, której brzegi oblewały dwa morza, rozwiązanie łatwym było do przewidzenia. Burza nie może być trwałą, więc przejdzie i nastanie pogoda. Ta myśl krzepiła pana Skrzetuskiego i, można rzec, utrzymywała go na nogach, bo zresztą ciążyło na nim brzemię tak ciężkie, jakiego nigdy dotąd w życiu nie dźwigał. Burza, choć przejdzie, może spustoszyć pola, zburzyć domy i naczynić szkód niepowetowanych. Oto z przyczyny tej burzy on sam o mało życia nie stracił, sił się zbawił i popadł w gorzką niewolę właśnie wówczas, gdy mu na wolności tyle prawie ile na samym życiu zależało. Jakże tedy od zawieruchy mogły ucierpieć istoty słabsze, nieumiejące się bronić, co tam działo się w rozłogach z Heleną? Ale Helena musiała być już w łubniach. Namiestnik widywał ją we snach otoczoną przez twarze życzliwe, przychołubioną przez samego księcia i księżną gryzeldę podziwianą przez rycerzy, a jeno tęsknął za swoim usarzem, którym gdzieś przepadł na siczy. Ale przyjdzie wreszcie chwila, że usarz wróci. Oto sam Chmielnicki przyrzekł mu wolność, a zresztą fala kozacka płynie i płynie do progów Rzeczypospolitej. Gdy się rozbije, będzie koniec zmartwieniom, zgryzotom i niepokojom. Fala płynęła rzeczywiście. Chmielnicki, nie zwłócząc, ruszył obóz i ciągnął na spotkanie syna herbańskiego. Siła jego była już rzeczywiście groźną, bo wraz z semenami Krzeczowskiego i czambułem Tuchajbyja wiódł blisko dwadzieścia, pięć tysięcy wyćwiczonych i bojuchciwych wojowników. O siłach Potockiego nie było pewnych wiadomości. Zbiegowie mówili, że prowadzi dwa tysiące ciężkiej jazdy i kilkanaście armatek. Bitwa w tej proporcji sił... Mogła być wątpliwą, bo jeden atak straszliwej husarii wystarczał często do zgniecenia kroci liczniejszych zastępów. Tak pan Chodkiewicz, hetman litewski, w trzy tysiące husarzy starł czasu swego pod Kircholmem na proch ośmnaście tysięcy wybranej piechoty i jazdy szwedzkiej. Tak pod Kłuszynem jedna chorągiew pancerna w szalonej furii rozniosła kilka tysięcy angielskich i szkockich najemników. Chmielnicki pamiętał o tym, więc szedł, wedle słów ruskiego kronikarza, zwolna i ostrożnie. Mnogimi umu swojego oczyma, jako łowiec chytry, na wszystkie strony poglądając i straże na milę i dalej od obozu mając. Tak zbliżył się ku żółtej wodzie. Złapano znowu dwóch języków. Ci potwierdzili szczupłość sił koronnych i donieśli, iż kasztelan przeprawił się już przez żółtą wodę. Zasłyszawszy to, Chmielnicki stanął jak wryty na miejscu i okopał się wałami. Serce biło mu radośnie. Jeżeli Potocki odważy się na szturm, tedy musi być pobity. Kozacy nie umieją dostać w polu pancernym, ale z zawału biją się doskonale i w tak wielkiej przewadze sił szturm niechybnie odeprą. Chmielnicki liczył na młodość i niedoświadczenie potockiego, ale przy młodym kasztelanie był doświadczony żołnierz, starościc żywiecki pan Stefan Czarniecki, pułkownik usarski. Ten spostrzegł niebezpieczeństwo i skłonił kasztelana, by cofnął się na powrót za żółtą wodę. Chmielnickiemu nie pozostało nic innego, jak ruszyć za nimi. Drugiego dnia, przeprawiwszy się przez topieliska żółtowockie, oba wojska stanęły sobie oko w oko. Ale żaden z wozów nie chciał uderzyć pierwszy. Nieprzyjazne obozy poczęły pośpiesznie otaczać się szańcami. Była to sobota, dzień 5 maja. Cały dzień deszcz lał obficie. Chmury zawaliły tak niebo, iż od południa panował mrok, jakoby w dniu zimowym. Pod wieczór ulewa zwiększyła się jeszcze. Chmielnicki ręce zacierał z radości. Niech Jeno Step rozmięknie, mówił do Krzeczowskiego, a nie będę się wahał wstępnym bojem i z usarią się potykać, gdyż oni w swych ciężkich zbrojach w błocie potoną. A deszcz. Padał i padał, jakby samo niebo chciało Zaporożu przyjść w pomoc. Wojska okopywały się leniwie i posępnie wśród strug wody. Ogni nie można było rozpalić. Kilka tysięcy ordyńców wyszło z obozu pilnować, aby tabor polski korzystając z mgły, fali i nocy nie próbował się wymknąć. Po czym zapadła cisza głęboka. Słychać było tylko szelest ulewy i szum wiatru. Zapewne też nikt nie spał w obu obozach. Nad ranem trąby zagrały w polskim obozie długo i żałośnie, jakby na trwogę, potem bębny tu i ówdzie zaczęły warczeć. Dzień wstawał smutny, ciemny, wilgotny. Nawałnica ustała, ale padał jeszcze drobny deszczyk, jakoby przesiewany przez sito. Chmielnicki kazał uderzyć z działa zanim wnet ozwało się drugie, trzecie, dziesiąte i gdy z obozu do obozu zaczęła się zwykła z armat korespondencja, pan Skrzetuski rzekł do swego kozackiego anioła stróża Zachar wyprowadź mnie na szaniec, abym zaś mógł widzieć, co się dzieje. Zachar sam był ciekawy, więc nie stawiał oporu. Poszli na wysoki narożnik, skąd widać było, jak na dłoni zaklęsłą nieco dolinę stepową, topieliska żółtowockie i oba wojska. Ale zaledwie pan skrzetuski spojrzał, wraz się uchwycił za głowę i wykrzyknął na Boga żywego. Toż to jest podjazd, nic więcej. Rzeczywiście. Wały obozu kozackiego rozciągały się blisko na ćwierć mili, gdy tymczasem Polski wyglądał w porównaniu z nim jak szańczyk tylko. Nierówność sił była tak wielka, że zwycięstwo kozaków nie mogło być wątpliwym. Ból ścisnął serce namiestnika, nie nadeszła więc jeszcze godzina upadku dla pychy i buntu. A ta, co nadejdzie, ma być nowym jego triumfem. Tak się przynajmniej zdawało. Harce pod ogniem dział były już rozpoczęte. Z narożnika widać było pojedynczych jeźdźców albo gromadki ich ścierające się z sobą. To Totarzy harcowali z semenami potockich, przybranymi w granatowe i żółte barwy. Jeźdźcy dopadali do siebie i odskakiwali szybko, zajeżdżali się wzajemnie z boków, godzili w siebie z pistoletów i łuków, lub włóczniami starali się chwytać wzajemnie na arkany. Mutarczki owe wydawały się z daleka raczej zabawą, i tylko konie, biegające tu i ówdzie bez jeźdźców po błoniu, wskazywały, że tam przecie chodzi o śmierć i życie. Tatarów wysypywało się coraz więcej, wkrótce błonie zaczerwieniło się od zbitych ich mas, wówczas też i z obozu polskiego poczęły wysuwać się coraz nowe chorągwie i ustawiać się w szyku bojowym przed okopem. Było tak blisko, że pan Skrzetuski bystrym swym wzrokiem odróżnić mógł wyraźnie znaki, buńczuki, a nawet rotmistrzów i namiestników, którzy stawali końmi trochę bokiem przy chorągwiach. Serce poczęło w nim skakać, na bladą twarz bił rumieńce, jak gdyby mógł znaleźć wdzięcznych słuchaczów w Zacharze i kozakach stojących przy działach na narożniku, wołał z uniesieniem w miarę jak chorągwie wysuwały się z zaokopu. – To dragonia pana Bałabana. Widziałem ich w Czerkasach. – To Wołoska Chorągiew. Krzyż mają w znaku. – O, no, no, piechota zstępuje z wałów. Po czym jeszcze z większym uniesieniem otworzywszy ręce –– Usaria, Usaria pana Czarnieckiego. Istotnie ukazała się ich Usaria a nad nią chmura skrzydeł i starczący w górę las włóczni zdobnych w złotawe kitajki i w długie zielono-czarne proporce. Wyjechali szóstkami z okopu i ustawili się pod wałem, a na widok ich spokoju, powagi i sprawności, aż łzy radosne ukazały się w oczach pana Skrzetuskiego i zaćmiły mu wzrok na chwilę. Choć siły były tak nierówne, Choć naprzeciwko tych kilku chorągwi czerniała cała lawa Zaporożców i Tatarów, którzy jak zwykle zajęli skrzydła, choć szyki ich tak rozciągały się po stepie, że końca ich trudno było dojrzeć, pan Skrzetuski wierzył już w zwycięstwo. Twarz mu się śmiała, siły wróciły, oczy wytężone na błonie strzelały ogniem, jeno na miejscu ustać nie mógł. — Hej, detyno! — mruknął stary Zachar — Chciałaby dusza do raju. Tymczasem kilka luźnych oddziałów tatarskich z krzykiem i chałłakowaniem rzuciło się naprzód. Z obozu odpowiedziano strzałami, ale był to tylko postrach. Tatarzy, nie dobiegłszy nawet do polskich chorągwi, pierzchnęli na obie strony ku swoim i znikli w tłumie. Wtem ozwał się wielki bęben siczowy, a na jego głos wnet olbrzymi półksiężyc kozacko-tatarski ruszył z kopyta naprzód. Chmielnicki próbował widocznie, czy jednym zamachem nie zdoła zgnieść owych chorągwi i zająć obozu. W razie popłochu byłoby to możliwym, wszelako nic podobnego nie okazywało się między polskimi chorągwiami. Stały one spokojnie, rozwinięte w dość długą linię, której tył zasłaniał okop, boki zaś działa taborowe, tak że można było na nią uderzyć tylko z frontu. Przez chwilę zdawało się, że przyjmą bitwę na miejscu, ale gdy półksiężyc przebiegł już połowę błonia, ozwały się w okopie trąbki do ataku i nagle płot kopii sterczących aż dotąd ku górze zniżył się od razu do głów końskich. Usaria uderza! Krzyknął pan Skrzetuski. Jakoż pochylili się w siodłach i ruszyli naprzód, a zaraz za nimi dragońskie chorągwie i cała linia bojowa. Uderzenie husarzy było straszne. W pierwszym impecie trafili na trzy kurzenie, dwa Steblowskie, i Mirchorocki i starli je w mgnieniu oka. Wycie doszło aż do uszu pana Skrzetuskiego, Konie i ludzie zwaleni z nóg olbrzymim ciężarem żelaznych jeźdźców padli jak łan pod tchnieniem burzy. Opór trwał tak krótko, że Skrzetuskiemu zdało się, iż jakiś olbrzymi smok połknął jednym hałstem te trzy pułki, a był to przecie najzaciętszy żołnierz siczowy. Przerażone szumem skrzydeł konie zaczęły roznosić popłach w szeregach zaporoskich. Pułki irklewski, kołni Bołocki, Miński, Szkuryński i Torowski zmieszały się zupełnie, a naciskane przez masy pieszchających jęły i same ustępować bezładnie. A tymczasem dragonia dognała husarzy i rozpoczęła wraz z nimi krwawe żniwo. Kurzeń Wasiuryński pieszknął po zaciętym, ale krótkim oporze i gnał w dzikim popłochu aż do samych okopów kozackich. Środek sił Chmielnickiego chwiał się coraz bardziej i bity, spędzany w bezładne gromady, cięty mieczami, party żelazną nawałą, nie mógł uchwycić chwili, by przystanąć i sprawić się na nowo. Czorty, Nelachy, krzyknął stary Zachar. Skrzetuski był jakby w obłąkaniu. Chorym będąc, nie umiał panować nad sobą, więc śmiał się i płakał jednocześnie, a chwilami krzyczał słowa komendy, jakby sam chorągie wprowadził. Zachar trzymał go za poły i innych w pomoc musiał wołać. Bitwa przybliżyła się tak do taboru kozackiego, że niemal twarza można już było rozeznać. Z okopów bito zdział, ale kule kozackie kładąc zarówno swoich jak nieprzyjaciół powiększały jeszcze zamieszanie huzaria natknęła się na kurzeń paszkowski który stanowił gwardię hetmańską i w środku którego był sam chmielnicki nagle krzyk straszny rozległ się po wszystkich szeregach zaporowskich. wielka chorągiew malinowa zachwiała się i padła ale w tej chwili Krzeczowski na czele pięciu tysięcy swoich semenów ruszył do boju. Siedząc na bułanym ogromnym koniu, leciał w pierwszym szeregu bez czapki, z szablą nad głową, zgarniając przed sobą rozproszonych niżowców, którzy spostrzegłszy nadchodzącą pomoc, choć i bez ordynku wracali do ataku. Bitwa zawrzała w środku linii na nowo. Na obu skrzydłach szczęście również nie dopisało Chmielnickiemu. Tatarzy pod dwakroć odparci przez wołoskie chorągwie i semenów potockich stracili całkiem ochotę do boju. Pod Tuchajbejem ubito dwa konie. Zwycięstwo przechyliło się stanowczo na stronę młodego Potockiego. Bitwa jednak nie trwała już długo. Ulewa, która od niejakiego czasu wzrastała coraz bardziej, wkrótce zwiększyła się do tego stopnia, że przez fale żdżowe świata nie było widać. Już nie strugi, ale potoki deszczu spadały na ziemię z otwartych upustów niebieskich. Step zmienił się w jezioro, zrobiło się tak ciemno, że o kilka kroków człowiek człowieka nie odróżniał. Szum deszczu głuszył komendę. Zamoczone muszkiety i samopały umilkły. Samo niebo, Położyło koniec rzezi. Kimielnicki, przemoczony do nitki, wściekły, wpadł do swego taboru. Nie przemówił do nikogo ani słowa. Rozbito mu namiocik ze skór wielbłądzich, pod który schroniwszy się, siedział samotny, przeżuwając gorzkie myśli. Ogarniała go rozpacz. Teraz dopiero pojął, jakiego to ją się dzieła. Oto był pobity, odparty, niemal złamany w bitwie z tak małymi siłami, że słusznie mógł je za podjazd uważać. Wiedział on, jak wielką była siła odporna wojsk Rzeczpospolitej i brał to w rachubę, gdy się na wojnę odważył, a przecie przeliczył się. Tak przynajmniej zdawało mu się w tej chwili, więc chwytał się za podgolony łeb i pragnął rozbić go pierwsze spotkane działo. Cóż dopiero, gdy przyjdzie mieć sprawę z hetmanami i z całą Rzeczą Pospolitą? Rozmyślania przerwało wejście Tuchajbeja. Oczy tatara pałały wściekłością, twarz była blada, a zęby błyskały z zawarknie obrosłym wąsem. Gdzie łupy? Gdzie jeńcy? Gdzie głowy wodzów? Gdzie zwycięstwo? Pytał ochrypłym głosem. Chmielnicki zerwał się z miejsca – Tam! – odparł gromko, ukazując w stronę koronnego taboru. – Idźże tam! – ryknął Tuchajbej. – A nie pójdziesz, to cię na sznurze do Krymu powiodę. – Pójdę! – rzekł Chmielnicki. – Pójdę dziś jeszcze. Łupy wezmę i jeńców wezmę, ale ty zdasz sprawę Hanowi, bo łupu chcesz, a boju unikasz. – Psie! – zawył Tuchaj. – Ty gubisz wojsko Hanowe. I chwilę stali naprzeciw siebie, parskając nozdrzami jak dwa odyńce. Ochłonął pierwszy chmielnicki. Tuchaj Beju, uspokój się, rzekł. Fala przerwała bitwę, gdy Krzeczowski złamał już dragonie. Ja ich znam. Jutro już z mniejszą furią bić się będą. Step rozmięknie do reszty, husaria ulegnie. Jutro wszyscy będą nasi. Rzekłeś, burknął Tuchaj i dotrzymam tuchaj Beju, mój przyjacielu. Han mi cię na pomoc przysłał, nie na biedę. Przyrzekałeś zwycięstwa, a nie klęski. Wzięto trochę jeńców z dragoni, których ci oddam. Oddaj, Każe ich na palpo wbijać. Nie czyń tego, puść ich wolno, to ludzie Ukraini spod chorągwi bałabana, poślem ich, by dragonów na naszą stronę przyciągnęli. Będzie tak jak z Krzeczowskim. Tuchaj, byj udobruchał się, spojrzał bystro na Chmielnickiego i mruknął – wężu, chytrość tyle co męstwo warta, jeśli dragonów do zdrady namówim, noga z taboru nie ujdzie, rozumiesz? Potockiego ja wezmę, dam ci go i Czarnieckiego także. Daj teraz gorzałki, bo zimno. Zgoda. W tej chwili wszedł Krzeczowski. Pułkownik był ponury jak noc. Przyszłe pożądane starostwa, kasztelanie, zamki i skarby zasunęły się jakby mgłą po dzisiejszej bitwie. Jutro mogą zniknąć całkowicie, a może z owej mgły wynurzy się zamiast nich stryczek lub szubienica? Gdyby nie to, że pułkownik wyciąwszy Niemców hetmańskich spalił za sobą mosty, byłby z pewnością teraz rozmyślał, jak z kolei zdradzić Chmielnickiego, a przejść z semenami do obozu Potockiego. Ale było to już niemożebne. Siedli tedy we trzech nad gąsiorem gorzałki i poczęli pić w milczeniu. Szum ulewy ustawał z zmierzchało. Pan Skrzetuski, wyczerpany z radości, osłabły, blady, leżał nieruchomie na telece. Zachar, którego pokochał, kazał swoim kozakom rozpiąć i nad nim wojłokowy daszek. Namiestnik słuchał posępnego szumu ulewy, ale w duszy było mu widno jasno, błogo. Oto jego husarze pokazali, co umieją. Oto jego Rzeczpospolita dała opór godny swego majestatu. Oto pierwszy impet kozackiej burzy rozbił się już na ostrzach włóczni wojsk koronnych, a przecie są jeszcze Hetmani, jest książę Jeremi i tylu panów, tyle szlachty, tyle potęgi. Nad tym wszystkim zaś król Primus inter pares. Duma podnosiła piersi pana Skrzetuskiego, jak gdyby cała ta potęga była w nim teraz. W poczuciu jej, po raz pierwszy od czasu utraty wolności nasiczy poczuł pewną litość nad kozakami. Winni są, ale i zaślepieni, gdy z motyką na słońce się porwali, pomyślał. Winni są, ale nieszczęśliwi, gdy dali się porwać jednemu człowiekowi, który ich na oczywistą zgubę prowadzi. Potem myśl jego wędrowała dalej. Nastanie spokój. A wówczas każdy o swym prywatnym szczęściu będzie miał prawo pomyśleć. Tu pamięcią i duszą zawisną nad rozłogami. Tam w bliskości lwiej jamy musi być cicho jak makiem siał. Tam bunt nigdy głowy nie podniesie, a choćby podniósł Helena już w łubniach niezawodnie. Nagle... Huk dział przerwał złote nici jego rozmyślań, to Chmielnicki, upiwszy się, wyprowadził znowu pułki do ataku. Ale skończyło się na grze z dział. Krzeczowski pohamował Hetmana. Nazajutrz była niedziela. Cały dzień zeszedł spokojnie i bez wystrzału. Obozy leżały naprzeciw siebie, jakby obozy dwóch wojsk sprzymierzonych. Skrzetuski przypisywał tę ciszę zniechęceniu kozaków. Niestety nie wiedział, że tymczasem Chmielnicki mnogimi oczyma swego umu, patrząc przed siebie, pracował nad przyciąganiem na swą stronę dragonów bałabana. W poniedziałek bitwa zawrzała od świtu. Skrzetuski patrzył na nią jak i pierwej z uśmiechniętą, wesołą twarzą, i znowu pułki koronne wystąpiły przed okop. Tym jednak razem nie puszczając się do ataku dawały wstrętnie przyjacielowi z miejsca. Step rozmoknął nie tylko na powierzchni jak pierwszego dnia bitwy, ale do głębi. Ciężka jazda nie mogła się prawie poruszać, co od razu dało przewagę lotnym chorągwiom zaporowskim i tatarskim. Uśmiech zwolna ginął z ust Skrzetuskiego. Pod polskim okopem nawałnica atakujących pokryła prawie zupełnie wąskie pasmo chorągwi koronnych. Zdawało się, że lada moment łańcuch ów rozerwany zostanie i rozpocznie się atak wprost do okopów. Pan Skrzetuski nie widział ani połowy tego ani animuszu, tej ochoty bojowej z jaką chorągwie walczyły dnia pierwszego. Broniły się i dziś z zaciętością. Ale nie uderzyły pierwsze, nie rozbijały w puch kurzeniów, nie zmiatały pola przed sobą jak huragan. Grunt stepowy rozmiękły nie na powierzchni tylko, ale do głębi uniemożliwiał furię i rzeczywiście przygwoździł ciężką jazdę pod okopem. Rozpęd stanowił jej siłę i rozstrzygał o zwycięstwie, a tymczasem teraz musiała stać w miejscu. Chmielnicki zaś wprowadzał coraz nowe pułki do boju. Sam był wszędzie. Każdy kurzeń osobiście wiódł do ataku i wycofywał się dopiero tuż przed szablami nieprzyjaciół. Zapał jego udzielał się stopniowo za porożcom, więc choć padali gęstym trupem, biegli na wyścigi pod okop z krzykiem i wyciem. Uderzali się o mur żelaznych piersi, o ostrza włóczni i rozbici z dziesiątkowani wracali znowu do ataku. Pod tym naporem chorątwie poczęły się kolebać, uginać, miejscami cofać, tak właśnie jak zapaśnik chwycony w żelazne ramiona przeciwnika, to słabnie, to się znów wysila i wzmaga. Przed południem wszystkie niemal siły zaporoskie były w ogniu i w bitwie. Walka wrzała tak zacięcie, że między dwoma liniami walczących utworzył się jak gdyby nowy wał trupów końskich i ludzkich. Co chwila do okopów kozackich wracały z bitwy gromady wojowników rannych, pokrwawionych, pokrytych błotem, zziajanych, upadających ze zmęczenia, ale wracali ze śpiewaniem na ustach. Z twarzy ich bił żar bitwy i pewność zwycięstwa. Mdlejąc, wołali jeszcze: na pochybel! Załoga zostawiona w obozie rwała się do boju. Pan Skrzetuski sposępniał. Chorągwie polskie poczęły się zmykać z pola do okopów, nie mogły już wytrzymać, a w odwrocie ich znać było gorączkowy pośpiech. Na ten widok dwadzieścia kilka tysięcy ust wrzasnęło radośnie. Impet ataku zdwoił się. Zaporożcy siedli na kark semenom potockich, którzy zasłaniali odwrót. Ale armaty i grad kul muszkietowych odrzuciły ich w tył, bitwa na chwilę ustała, w obozie polskim rozległ się odgłos trąbki parlamentarskiej. Kmielnicki jednak nie chciał już parlamentować. Dwanaście kurzeniów zsiadło z koni, by wspólnie z piechotą i tatarami rozpocząć szturm do wałów. Krzeszowski w trzy tysiące piechoty miał im przyjść w pomoc w chwili stanowczej. Wszystkie kotły, bębny, litaury i trąby ozwały się naraz, głusząc okrzyki i salwy muszkietów. Pan Skrzetuski ze drżeniem patrzył na głębokie szeregi niezrównanej piechoty zaporoskiej biegnącej ku wałom i otaczającej je coraz ciaśniejszym pierścieniem. Długie smugi białego dymu wybuchały ku niej z okopów, jakby jakaś olbrzymia pierś chciała oddmuchnąć tę szarańczę cisnącą się nieubłaganie ze wszystkich stron. Kula armatnie ryły w niej bruzdy, strzały samopałów stały się coraz szybsze, huk nie ustawał ani na chwilę. Mrowie topniało w oczach, skręcało się miejscami konwulsyjnie jak olbrzymi wąż zraniony, ale szło naprzód. Już, już dobiegają już są pod okopem. Armaty już im szkodzić nie mogą. Pan Skrzetuski przymknął powieki. I teraz pytania, szybkie jak błyskawice, przelatywały mu przez głowę. Gdy otworzy oczy, czy dojrzy jeszcze polskie proporcje na wałach? Dojrzy, nie dojrzy? Tam gwar coraz większy, tam wrzask jakiś niezwykły. Musiało się coś stać. Krzyki dochodzą ze środka obozu. Co to jest? Co się stało? Boże Wszechmocny, okrzyk ten wyrwał się z ust pana skrzytuskiego, gdy otworzywszy oczy, ujrzał na wałach zamiast wielkiej złotej chorągwi koronnej malinową z archaniołem. Obóz był zdobyty. Wieczorem dopiero dowiedział się od Zachara namiestnik o całym przebiegu szturmu. Nie próżno tu Hajbej nazywał Chmielickiego wężem, bo oto w chwili najzaciętszej obrony, podmówiona przez niego bałabanowa dragonia przeszła do kozaków i rzuciwszy się z tyłu na swoje chorągwie, dopomogła do wytępienia ich ze Wieczorem widział namiestnik jeńców i był przy śmierci młodego Potockiego, który, mając gardło przebite strzałą, żył tylko kilka godzin po bitwie. I umarł na ręku pana Stefana Czarnickiego. Powiedzcie, ojcu, szeptał w ostatniej chwili młody kasztelan, powiedzcie, ojcu, żem jako rycerz. I nie mógł nic więcej dodać. Dusza jego opuściła ciało i uleciała ku niebu. Skrzetuski długo potem pamiętał tę bladą twarz i te błękitne oczy, wzniesione w chwili śmierci. Pan Czarniecki ślub czynił nad stygnącym ciałem, że dali mu Bóg wolność odzyskać, a potokami krwi śmierć przyjaciela i hańbę klęski obmyje. I ani łza nie ciekła po surowym jego obliczu, bo to był rycerz żelazny, wielce już czynami odwagi wsławiony i człowiek żadnym nieszczęściem nieugięty, jakoś śluby spełnił. Teraz zamiast desperacji się poddawać. Pierwszy krzepił skrzetuskiego, który cierpiał strasznie nad klęską i hańbą Rzeczypospolitej. Rzeczypospolita nie jedną klęskę podniosła, mówił pan czarniecki, ale ma ona w sobie siłę niespożytą, nie złamała jej dotąd żadna potęga, nie złamią i bunty chłopów, których sam Bóg pokaże, gdy występując przeciw zwierzchności jego, to woli się oponują. A co do klęski, prawda, iż jest żałosną. Ale któż tę klęskę poniósł? Hetmani? Wojska Koronne? Nie. Po odłączeniu się i zdradzie Krzyczowskiego oddziałów, którym prowadził Potocki, tylko za podjas mógł być uważany. Bunt niechybnie rozejdzie się po całej Ukrainie, gdyż chłopstwo tam harde i do boju wprawione, ale bunt tamto przecie nie pierwszyzna. Zgaszą go hetmani z księciem Jeremim, których siły nieporuszone dotąd stoją. Im zaś potężniej wybuchnie, tym raz zgaszony na dłużej, a może na zawsze ucichnie. Małej wiary i małego serca człowiekiem byłby ten, kto by mógł przypuszczać, iż jakiś wataszka kozacki na współkę z jednym murzą tatarskim naprawdę mogą potężnemu narodowi zagrozić. Źle by było z rzeczą pospolitą, gdyby prosta zawierucha chłopska miała stanowić o jej losie, o jej egzystencji. Zaiste z pogardą ciągnęliśmy na oną wyprawę, kończył pan Czarniecki, A choć podjazd nasz starto. Mniemam, że hetmani nie mieczem, nie bronią, ale batogami mogą ten bunt przytłumić. I gdy tak mówił, zdawało się, że to mówi nie jeniec. Nie żołnierz po przegranej bitwie, ale dumny hetman pewny jutrzejszego zwycięstwa. Ta wielkość duszy i wiara w rzecz pospolitą spłynęły jako balsam na rany namiestnika. Patrzył on z bliska na potęgę Chmielnickiego, więc go też i oślepiła trochę, tym bardziej, że aż dotąd szły za nią powodzenia. Ale pan Czarniecki musiał mieć słuszność. Siły hetmanów stoją jeszcze nieporuszone, a za nimi cała potęga Rzeczypospolitej, zatem prawa władzy i woli boskiej. Odchodził tedy namiestnik bardzo na duszy pokrzepion i weselszy, a odchodząc, spytał jeszcze pana Czarnieckiego, czyby nie chciał zaraz układów z Chmielnickim o wolność rozpocząć. Tuchaj Bejowym jestem jeńcem, rzekł pan Stefan, jemu też okup zapłacę, a z tym Wataszką. Nie chcę mieć do czynienia i katu go oddaję. Zachar, który panu Skrzetuskiemu ułatwił widzenie się z więźniami, odprowadzając go do talegi, również go po drodze pocieszał. Nie z młodym potockim trudno, mówił, z Hetmanem y będzie trudno. Dzieło dopiero poczęte, a jaki będzie koniec, Bóg wie. Hej, nabrali kozacy i tatarzy polskiego dobra, ale wziąć, a zachować inna rzecz. A ty się ty, no nie martw, nie sumuj, bo i tak wolność odzyskasz. Ty ruszysz do swoich, a stary będzie już tużył po tobie. Na starość najgorzej samemu na świecie, z Hetmany będzie trudno, oj trudno. Rzeczywiście, zwycięstwo jakkolwiek świetne, nie rozstrzygałoby najmniej sprawy na korzyść Chmielnickiego – Mogło mu ono nawet wypaść na niekorzyść, bo łatwo było przewidzieć, że teraz hetman wielki, mszcząc śmierć syna ze szczególną zawziętością, nastawać będzie na zaporożców i niczego nie omieszka, żeby ich zgnieść od razu. Hetman wielki oto żywił pewną niechęć do księcia Jeremiego, która, choć pokrywana grzecznością, niemniej objawiała się dość często w rozmaitych okolicznościach. Kmielnicki wiedząc o tym doskonale przypuszczał, że teraz niechęć ta ustanie i że teraz pan Krakowski pierwszy wyciągnie rękę do zgody, która zapewni mu pomoc wsławionego wojownika i jego potężnych zastępów, a z tak połączonymi siłami, pod takim wodzem jak książę Chmielnicki. Jeszcze mierzyć się nie śmiał, bo sobie jeszcze dostatecznie nie ufał. Postanowił więc śpieszyć się, by razem z wieścią o klance żółtowockiej stanąć na Ukrainie i uderzyć na hetmanów, nim by pomoc książęca nadejść mogła. Nie dał więc wypoczynku wojskom i drugiego dnia po bitwie świtaniem ruszono w pochód. Pochód to był tak szybki, jak gdyby hetman uciekał, rzekłbyś, że powódź step zalewa i pędzi naprzód i wzbiera wszystkimi wodami po drodze. Mijano lasy, dąbrowy, mogiły, przeprawiano się przez rzeki bez wytchnienia. Siły kozackie wzrastały po drodze, bo coraz nowe gromady chłopów uciekających z Ukrainy łączyły się z nimi ustawicznie. Chłopi przynosili wieści o hotmanach, ale sprzeczne. Jedni mówili, że książę siedzi jeszcze za dnieprem, inni, że już się połączył z wojskami koronnymi. Natomiast wszyscy twierdzili, że Ukraina już w ogniu. Chłopi nie tylko uciekali na spotkanie Chmielnickiego w dzikie pola, ale palili wsie i miasta, rzucali się na swych panów i uzbrajali powszechnie. Wojska koronne biły się już od dwóch tygodni. Wycięto steblew. Pod poddrynkowcami zaś przyszło do krwawej bitwy. Kozacy grodowi gdzie gdzieniegdzie już przerzucili się na stronę czerni, a wszędzie czekali tylko hasła. Chmielnicki liczył na to wszystko i śpieszył się tym bardziej. Na koniec stanął u proga. Czechryn otworzył mu wrota na rozcież. Załoga kozacka przeszła natychmiast pod jego chorągiew. Zburzono dom Czaplińskiego, wyrżnięto garść szlachty szukającej schronienia w mieście. Radosne krzyki, bicie we dzwony i procesje nie ustawały ani na chwilę. Pożar ogarnął zaraz całą okolicę. Co żyło, chwytało za kosy piki i łączyło się z zaporożem. Tłumy niezmierne czerni spływały do obozu ze wszystkich stron. Doszły także i radosne, bo pewne wieści, że książę Jeremi ofiarował wprawdzie pomoc hetmanom, ale jeszcze się z nimi nie połączył. Chmielnicki odetchnął. Ruszył bez zwłoki naprzód i szedł już wśród buntu rzezi i ognia. Świadczyły o tym zgliszcza i trupy. Szedł jak lawina, niszcząc wszystko po drodze. Kraj przed nim powstawał, za nim pustoszał. Szedł jak mściciel, jak legendowy smok. Kroki jego wyciskały krew, oddech wzniecał pożary. W Czerkasach zatrzymał się z głównymi siłami, wysławszy naprzód Tatarów pod Tuchajbejem i dzikiego Krzywonosa, którzy dognali hetmanów pod Korsuniem i uderzyli na nich bez wahania. Ale śmiałość drogą musieli spłacić – Odparci, zdziesiątkowani, zbici na miazgę, cofnęli się w popłochu. Chmielnicki zerwał się i szedł im w pomoc. Po drodze doszła go wieść, że pan Sieniawski w kilka chorągwi połączył się z hetmanami, którzy opuścili Korsuń i ciągnął do Bohusławia. Było to prawdą. Chmiel zajął Korsuń bez oporu i pozostawiwszy w nim wozy, zapasy żywności, słowem cały tabor, komunikiem pognał się za nimi. Nie potrzebował głonić długo, gdyż nie uszli jeszcze daleko. Pod krótą bałką, przednie jego straże natknęły się na polski tabor. Panu Skrzetuskiemu nie było danym widzieć bitwy, gdyż wraz z taborem został w Korsuniu. Zachar umieścił go w rynku w domu pana Zabokrzyckiego, którego czerń poprzednio powiesiła, i postawił straż z niedobitków mirochorockiego kurzenia, bo tłuszcze ciągle rabowała dom i mordowała każdego, kto się jej wydał lachem. Przez wybite okna widział pan Skrzetuski gromady pijanych chłopów, krwawych, z pozawijanymi rękawami u koszul, włóczących się od domu do domu, od sklepu do sklepu i przeszukujących wszystkie kąty, strychy, poddasza. Od czasu do czasu wrzask straszliwy oznajmiał, że znaleziono szlachcica, Żyda, mężczyznę, kobietę lub dziecię. Wyciągano ofiarę na rynek i pastwiono się nad nią w sposób najstraszliwszy – Tłuszcza biła się ze sobą o resztki ciał, obmazywała sobie z rozkoszą krwią twarze i piersi, okręcała szyję dymiącymi jeszcze trzewiami. Chłopi chwytali małe żdzięta za nogi i rozdzierali wśród szalonego śmiechu tłumów. Rzucano się jej na domy otoczone strażą, w których zamknięci byli znakomitsi jeńcy, zostawieni przy życiu dlatego, że spodziewano się po nich znacznego okupu. Wówczas zaporożcy lub tatarzy, stojąc na straży, odpierali tłum grzmocąc połbach napastników drzewcami od pik, łukami lub batami zbyczej skóry. Tak było przy domu pana Skrzetuskiego. Zachar kazał ćwiczyć chłopstwo bez miłosierdzia, a mir chorodcy spełniali z rozkoszą rozkaz. Niżowi bowiem przyjmowali chętnie w czasach buntów pomoc czerni, ale pogardzali nią bez porównania więcej od szlachty. Przecie nie próżno zwali się szlachetne urożonymi kozakami. Sam Chmielnicki darował potem niejednokrotnie znaczną ilość czerni tatarom, którzy gnali ją do Krymu i stamtąd sprzedawali do Turcji i Azji Mniejszej. Tum więc szalał na rynku i dochodził do tak dzikiego opętania, że w końcu począł się wzajemnie mordować. Dzień zapadał. Zapalono całą jedną stronę rynku, cerkiew i dom parocha. Szczęściem wiatr zwiewał ogień ku polu i przeszkadzał szerzeniu się pożaru, ale luna olbrzymia oświeciła rynek tak jasno, jak promienie słoneczne. Zrobiło się gorąco, nie do wytrzymania. Z dala dochodził straszliwy huk dział. Widocznie bitwa pod krótą bałką stawała się coraz zaciętsza. Gorąco tam musi być naszym mruczał stary Zachar. Hetmani nie żartują, hej, pan potocki szczery żołnier. Potem wskazał przez okno na czerni. No, rzekł, oni teraz hulają, ale jeśli chmiel będzie pobity, to i nad nimi pochulają. W tej chwili rozległ się tentent, i na rynek wpadło na spienionych koniach kilkudziesięciu jeźdźców. Twarze ich zczerniała od prochu, odzież w nieładzie i poobwiązywane szmatami głowy niektórych świadczyły, iż pędzą wprost z bitwy. — Ludy, kto w bocha wiryt, spasajetes! Lachy bijut naszych! — krzyknęli w niebogłosy. Podniósł się wrzaski zamieszanie, tłum rozkołysał się jak fala targnięta wichrem. Nagle dziki popłoch opanował wszystkich. Rzucono się do ucieczki, ale że ulice były zatłoczone wozami, a jedna część rynku w ogniu, więc nie było gdzie uciekać. Czerni poczęła się tłoczyć, krzyczeć, bić, dusić i wyć o miłosierdzie, choć nieprzyjaciel był jeszcze daleko. Namiestnik, zasłyszawszy, co się dzieje, mało nie oszalał z radości, począł biegać po izbie, jak obłąkany, rękami bić się w piersi z całej siły. I wołać, wiedziałem, że tak się stanie. Wiedziałem, jaką żyw. To z Hetmany sprawa, to z całą Rzeczą Pospolitą. Godzina kary nadeszła. Co to? Znów rozległ się tentent i tym razem do kilkuset jeźdźców, samych tatarów, pojawiło się na rynku. Uciekali widocznie na ślepo. Tłum zastępował im drogę. Oni rzucili się w tłum, tratowali go, bili, rozpędzali, siekli, prąc końmi ku gościńcowi wiodącemu do czerkas. Ociekają jak wicher, zawołał Zachar. Ledwo wymówił, przyleciał drugi oddział, zanim trzeci. Zdawało się, że ucieczka jest powszechna. Straże przy domach poczęły kręcić się i również okazywać chęć ucieczki. Zachar wypadł przed ganek. Stać! krzyknął na swoich mi Dym, gorąco, zamieszanie, tętent ten koni, głosy trwogi, wycie tłumów oświeconych pożarem – wszystko to zlało się w jeden piekielny obraz, na który namiestnik z okna spoglądał. – Co tam za pogrom być musi? Co tam za pogrom? – woł do Zachara, nie zważając, iż ten radości jego nie mógł podzielać. Tymczasem znów oddział uciekających przemknął się jak błyskawica. Huk dział wstrząsał posadami domów korsuńskich. Nagle jakiś głos przeraźliwy tuż pod domem począł krzyczeć: ratujcie się, chmiel zabit, krzyczowski zabit, tuchajbej zabit. Na rynku nastał prawdziwy koniec świata. Ludzie w obłąkaniu rzucali się w płomienie. Namiestnik padł na kolana i ręce wzniósł do góry. Boże Wszechmocny, Boże wielki i sprawiedliwy, chwała Tobie na wysokościach. Zachar przerwał mu modlitwę, wpadłszy z przed sieni do izby. Abywaj no, detyno! – zawołał zdyszany, wyjdź. I obiecnij łaskę Mir Horodcom, bo chcą uchodzić, a jak ujdą czerni, tu wpadnie. Skrzetuski wyszedł na ganek. Mir chorodcy kręcili się niespokojnie przed domem, okazując niekłamaną ochotę opuścić stanowisko i pieszchnąć gościńcem wiodącym do Czerkas. Strach opanował wszystkich w mieście, raz wraz nowe oddziały rozbitków nadlatywały, jakby na skrzydłach od strony krótej bałki. Uciekali chłopi, tatarzy, kozacy, grodowi i zaporoscy w największym pomieszaniu, a jednak główne siły Chmielnickiego musiały jeszcze dawać opór. Bitwa nie musiała być jeszcze zupełnie rozstrzygniętą, gdyż działa grały ze zdwojoną siłą. Skrzetuski zwrócił się ku mir chorodcom. Za to i żeście strzegli wiernie osoby mojej, rzekł wyniośle, nie potrzebujecie. Ucieczką się ratować, gdyż obiecuję wam instancję i łaskę u hetmana. Mierchorodcy co do jednego odkryli głowy, a on ujął się pod boki i spoglądał dumnie na nich i na rynek, który pustoszał coraz bardziej. Co za zmiana losu! Oto pan Skrzetuski, niedawno jeniec wleczony za kozackim taborem, stał teraz między zuchwałym kozactwem, jako pan między poddaństwem, jako szlachcic między gminem, jako husarz z pancernego znaku między obozowymi ciury. On, jeniec, łaskę teraz obiecywał. Głowy odkrywały się na jego widok, a pokorne głosy wołały tym posępnym, przeciągłym, oznaczającym przestrach i poddanie się tonem: Pomyluj te pany! Jakom powiedział, tak się stanie! rzekł namiestnik. Jakoż istotnie pewien był swej instancji u hetmana, któremu był znajomy, bo nieraz od niego listy do księcia Jaramiego woził i względy jego umiał pozyskać. Stał tedy trzymając się pod boki i radość biła mu z oblicza oświeconego blaskiem pożaru. Ot, wojna skończona! Ot, fala u progu rozbita myślą. Pan Czarniecki miał słuszność. Nie położytą jest siła Rzeczypospolitej, niezachwianą jej potęga. A gdy tak myślał, duma rozsadzała mu piersi. Nie niska duma płonąca ze spodziewanego nasycenia zemsty, z upokorzenia wroga, ani z odzyskania wolności, której za chwilę już się spodziewał, ani z tego, że czapkowano przed nim teraz, ale czuł się dumnym, że jest synem tej rzeczy pospolitej, zwycięskiej przepotężnej, o której bramy wszelka złość, wszelki zamach, wszelkie ciosy tak rozbijają się i kruszą. Jako mocy piekielne obramy nieba. Czuł się dumnym jako szlachcic patriota, że w zwątpieniu został pokrzepion, a w wierze nie zawiedzion. Zdemsty już nie pragnął. Pogromiła jak królowa, wybaczy jak matka myślał. Tymczasem huk dział zmienił się w grzmot nieustający. Kopyta końskie zaszczękały znów po pustych ulicach. Na rynek wleciał jak piorun na nieosiodłanym koniu kozak bez czapki, w jednej koszuli, z twarzą rozciętą mieczem buchającą krwią. Wleciał, konia osadził, ręce rozkrzyżował i chwytając oddech otwartymi usty, krzyczeć począł: Chmiel, bije, lachif, pobyty jasno-walmożny pany, hetmany i pułkownyki, lycarii i kawalery. To rzekłszy, zachwiał się i na ziemię runął. Mirchorodcy skoczyli mu na pomoc. Płomień i bladość przeleciały przez oblicze pana Skrzetuskiego. Co on mówi? Rzekł gorączkowo do Zachara. Co się stało? Nie może to być. Na Boga żywego nie może to być. Cisza. Tylko płomienie syczą na przeciwległej stronie rynku. Trzaskają snopy iskier, a czasem przepalone do mostworu niezłoskotem. z łoskotem. A jacyś gońce lecą. Pobyty lachy! Pobyty! Za nimi ciągnie oddział Tatarów. Idą zwolna, bo otaczają pieszych, widocznie jeńców. Pan Skrzetuski oczom nie wierzy. Poznaje doskonale na jeńcach barwę hetmańskiej husarii. Więc w ręce plaszcze i jakimś dziwnym, nie swoim głosem powtarza uporczywie nie może być! Nie może być! Huk Armat słychać jeszcze bitwa nieskończona. Przez wszystkie niepopolone ulice napływają jednak tłumy zaporożców i tatarów. Twarze ich czarne. Piersi dyszą ciężko, ale wracają jakby upojeni, śpiewają pieśni. Tak wracają żołnierze po zwycięstwie. Namiestnik pobladł jak trup. Nie może być, powtarzał coraz chrapliwiej. Nie może być pospolita. Nowy przedmiot zwraca jego uwagę. Wchodzą semenowie krzeczowskiego niosąc całe pęki chorągwi. Przyjeżdżają na środek rynku i rzucają je na ziemię. Niestety, polskie. Huk armat słabnie. W oddali słychać turkot nadchodzących wozów. Jedzie naprzód jedna wysoka kozacka telega. Za nią szereg innych, wszystkie otoczone przez kozaków poszkowskiego kurzenia w żółtych czapkach. Przychodzą tuż koło domu, przy którym mir chorodcy. Pan Skrzetuski rękę do czoła przytknął, bo go blask pożaru oślepiał i wpatrzył się w postacie jeńców siedzących na pierwszym wozie. Nagle cofnął się w tył, Rękami począł bić powietrze, jak człowiek trafiony strzałą w pierś. Z ust zaś wyrwał mu się krzyk straszny, nadludzki. Jezus Maria! To Hetmani! I padł na ręce Zachara. Oczy zaszły mu blachmanem, a twarz stężała i zakrzepła, tak jak u ludzi umarłych. W kilka chwil później trzech jeźdźców na czele niezliczonych, Pułków wjeżdżało na rynek korsuński, środkowy, ubrany w czerwień, siedział na białym koniu i wspierając się pod bok po złocistą buławą spoglądał dumnie jak król. Był to Chmielnicki. Po obu jego stronach jechali Tuchaj, Bej i Krzeczowski. Rzeczpospolita leżała w prochu i krwi u nóg kozaka.